Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Dwa tygodnie przed galą w Białymstoku rozmawiamy z Robertem Świerzbińskim. Robert, jesteś po intensywnych przygotowaniach w Białymstoku, również przygotowałeś się w Niemczech z Sebastianem Zbikiem. Powiedz, jak oceniasz swoją formę? Myślę, że forma jest, z przygotowań jestem zadowolony, były dosyć długie. Właśnie dzisiaj stoczyłem kolejny sparring z Łukaszem Wawrzyczkiem. 8 rund. No powiem, że było ciężko. Łukasz jest też dobrze przygotowany, walczy na tej samej gali. No co mogę powiedzieć, ogólnie jest wszystko ok. No właśnie, te dzisiejsze sparingi z Łukaszem Wawrzyczkiem, wy razem trenujecie na sali, a tutaj tak można powiedzieć troszeczkę takie bratobójcze te pojedynki. Jest taki moment, że ta pięść troszeczkę czasami chce mocniej wystartować, a jednak trochę się wahasz przed zadaniem mocniejszego ciosu? Nie, to jest sparring. Wiadomo, poza salą jesteśmy przyjaciółmi, a w ringu wiadomo, trzeba ostro sparować i nie patrzy się na to. Myślę, że nie, no sparujemy na maksa. Rozmawiamy z Łukaszem Wawrzyczkiem. Łukasz, dowiedzieliśmy się niedawno, że będziesz walczył w Białymstoku z Białorusinem Karawajem. Zawodnik bardzo silny. Nie obawiasz się po prostu tego pojedynku? Z tego co wiadomo, zawodnik ten będzie troszeczkę od ciebie cięższy. Tak, witam serdecznie. Tak, dzisiaj się dowiedziałem, że będę walczył z tym Karawajem. Jest to zawodnik, który ma 190 cm wzrostu. Ja mam 180 i będzie troszkę cięższy ode mnie. No cóż, trzeba też z takimi zawodnikami walczyć i czasami takie walki trzeba toczyć trudne, więc jestem do tego przygotowany. Twoja przedostatnia walka z Krystianem Pawlakiem przebiegła może nie do końca tak, jak oczekiwałeś. Tam trochę chyba tobie zabrakło tlenu w ostatnich rundach. Jak teraz oceniasz swoje przygotowania? Czy jesteś na odpowiednim etapie przygotowań? Tak jak już mówiłem we wcześniejszych wywiadach, troszeczkę brakło mi świeżości. Tam wydaje mi się, że było parę błędów zrobionych, jeżeli chodzi o nie przygotowania, tylko jakby mój organizm, czyli troszkę mało regeneracji miałem, trochę słabo nawodniłem ten organizm i widać było to właśnie w końcowych rundach, gdzie mogłem to przycisnąć, nie przycisnąłem, bo zabrakło tej kropki na D. Teraz, potem 4 tygodnie później walczyłem na gali Knockout Wojak Promotion i tam stoczyłem już pojedynek 6-rundowy, już odpowiednio nawodniłem ten organizm, odpocząłem i widać było różnicę w tej walce. Teraz walczę miesiąc po znowu, 25 na gali w Białymstoku u Darka Snarskiego, gdzie walkę wieczoru ma Robert Świerzbiński. Walczę już 8 rund, także no, przygotowania no, praktycznie parę dni tylko odpocząłem i cały czas się przygotowywałem. Mam nadzieję, że forma będzie utrzymana dalej sprzed walki tej 10-rundowej, bo jednak przygotowania do tamtej walki były około 15 tygodni, więc cały czas ciągnę na tej samej baterii, na tej samej... No właśnie, w ciągu 2 miesięcy 3 walki. Nie uważasz, że troszeczkę za wiele tego jest, tego boksu? No, co mogę powiedzieć? 2 lata nie boksowałem. Jestem głodny boksu, głodny sukcesu i kocham to, ten boks. No i staram się to łączyć z pracą, to już wiecie, bo to już mówiłem tak samo we wcześniejszych wywiadach. Staram się to łączyć. Nie jest to dla mnie łatwe, jest to dla mnie bardzo ciężkie, ale póki mam na to siłę fizyczną i psychiczną, to będę starał się to kontynuować. Jak już stwierdzę, że nie dam rady, wtedy zapadnie decyzja, lecz na razie nie myślę o tym. Daję radę i to jest najważniejsze. No właśnie, trenujesz w Białymstoku, ale czy ty oficjalnie jesteś w stajni Darka Snarskiego, czy jak w ogóle formalnie wygląda twoja kariera w tej chwili?
A więc tak, w Białymstoku trenuję, ponieważ mieszkam tutaj w Białymstoku, przeprowadziłem się ze Oświęcimia, gdyż tu mam pracę i tutaj jakby zostałem oddelegowany do pracy, więc Darek Snarski udostępnił mi salę, mogę trenować z chłopakami z takimi jak Alex i Robert, są to klasowi zawodnicy, więc mam gdzie trenować, każdy tu przychodzi na salę po to, żeby dać z siebie wszystko. Formalnie jestem wolnym zawodnikiem, nie mam żadnego kontraktu z żadnym z promotorów, w końcu jestem wolnym człowiekiem, także boksuję gościnnie na różnych galach, z czego jestem bardzo zadowolony, ponieważ nie jestem uzależniony od nikogo. Twoją trzecią walkę zawodową stoczy również Ariel Krasnopolski. Jak widać po twoim prawym policzku, chłopak chyba ma talent do boksu. To chyba był, czy mi się wydaje, lewy sierpowy Michała Syrowatki. No, on ma talent do boksu, Ariel. No właśnie, sparowałeś dzisiaj z tymi dwoma wymienionymi zawodnikami. No i ogólnie powiedz, jak się prezentują. No, chodzi mi głównie o Krasnopolskiego, bo zobaczymy go w Białymstoku. No tak. Miał być Czemazy Kacygów nie dojechał, miał być, ale Sasza Bremienka też nie przyjechał. Musiałem ja wejść, żeby chłopaków wspomóc. Jestem w niezłej dyspozycji, co widać. Także muszę uważać, bo żeby nie pobili promotora swego. Ariel robi postępy. Jak robiłem z nim sparing pierwszy miesiąc temu, to go normalnie go rozklepałem po czterech rundach, był workiem do bicia. Teraz już nad nim popracowaliśmy. Dużo miał tarczy, te sparingi są coraz lepsze, co było dzisiaj było widać. Momentami wpada chaotycznie, ale to wszystko ułożymy. Michał Syrowatka, widać, że to jest jeden z najlepszych polskich pięściarzy, no, obecnych amatorskich, już niedługo zawodowiec. Na razie nie może walczyć, bo każdy wie, że ma półroczną dyskwalifikację, ale mam nadzieję, że tą dyskwalifikację skróci się do 3 miesięcy i Michał Serwatkę zadebiutuje niebawem na ringu profesjonalnym. Chciałem pozdrowić wszystkich kibiców boksu na Podlasiu, w Polsce. No, kibicujcie nam i, no, i memu zespołowi. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest.